Spoko. O, identyczne. O, to są identyczne sople, jakie wiszą u mnie. Z tyłu domu, bo z przodu już zwalone. Ale z tyłu autentycznie wczoraj jeszcze były takie same. Dzisiaj może już mniejsze. Rzucałem butem w nie. Autentycznie. Wziąłem jakiś but taki... taki roboczy stary, nie? Ten twardy. I rzucałem po tych soplach, żeby to kurczę potem podpadało, bo normalnie aż strach było chodzić pod tym, a co dopiero autem jeszcze czy coś, nie? Czy ja w tym momencie powiedziałem, że zdrowie, a raczej kondycja mojego samochodu jest ważniejsza od mojego zdrowia? Chyba tak. Tak to jest, jak się kocha swoje autko, no to... tak się właśnie, pomimo wszystko, myśli, nie? Kolejny ten, patrzcie. Ile można tych obozów? Na co mi ten obóz w tym momencie? A, bo umiejętności mamy jakieś. Spoko. Nie, dalej tutaj nie możemy tego jednak odblokować, więc sobie weźmiemy... Proszę bardzo, proszę bardzo. Potrójne strzały. No to w takim razie po co mi przedtem były w tym potrójne strzały? To po co ja mam to teraz tu odblokowywać? Nie rozumiem. Idziemy sobie równo w tamtych dwóch. Już nie będziemy ten kombinować. I tu nic nie mamy. Tutaj mamy. Stabilizowanie. Czemu by nie? Czemu by nie? A zobaczmy w ogóle, co nam tu jest potrzebne na przykład do tego. Góry. No tak. No tak. Dobra, czemu mnie to nie dziwi? To 10. Na dwa takie zawiaski dookoła magazynka, nie? 10 skór. Oj Boże. Uwala mnie normalnie ta czasami realistyczność w tej grze. Ale nie narzekajmy, nie narzekajmy. Bo filmy bywały gorsze. Szlak. Zauważył ją. Nie zauważył jej. Debil. A to idiota. Widać, że mózg ma jakiś kurde stary, nieśmiertelny w sensie. A. Na propsie, standardowo, pierwsze 5 minut filmu musi być przynajmniej jeden fail. Także spoko. Dobra, możemy przyspieszyć. Tak jest. Coś zapomniałem, kurczę, nie wiem, chyba nacisnąć. A może i nie. Po prostu coś jej odwaliło i sama takie coś odwaliła. I spadła sobie, nie? O, proszę bardzo. Ale się nie wystraszyłem, bo nie patrzyłem w tym momencie na ekran. Więc się nie wystraszyłem. Oj, 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 oj. Oni naprawdę są jacyś nieśmiertelni tej. Znasz coś takiego jak shotgun? Myślę, że nie. Boże, nic to mu nie robi. Bęk, suko! Kuźwa, ale ich tu jest. W dupę... O Jezus Maria, ale się wystraszyłem. O ty skurczy synu. Normalnie epickie... epickie to było. Ale jak ja się zląkłem. Ale jak ja się zląkłem, bo Jezus. O Jezus. Ale wiecie, co mi zabiło? Kamera. Bo kamera mnie zabiła. Franca jasna, bo ja tutaj byłem tak blisko muru i nie zauważyłem, jak on mi za kamery gdzieś się wyłania. Kurde, aż mi się gorąco zrobiło. Dobra, nie przeżywaj. Dobra, przeżywam.
No co my tu mamy? Oni gdzieś tu jeszcze są, bo nie chcę się znowu wystraszyć. No pewnie, że są. Nie chcesz w ten sposób zginąć? O, prawie się sam wysadziłem. Centralnie, prawie bym się sam wysadził. Ale kurde, boję się ich. Autentycznie się ich boję. Dobra, idziemy dalej. Pieprzę tutaj to. Nie będę tego eksplorował aż tak. O. Ej, za jednym tym strzałem z łuku oni giną. To oni są bardziej wytrzymali na broń palną? Ale i tak jakoś z bronią się bardziej czuję pewnie. O kuźwa. Nice, dobra. To było dobre. To mam jakieś dzbany, nie dzbany. Oni wszyscy są dzbany. Tego co ja widzę. Czemu są dzbany? Bo mnie kuźwa straszą. Oj. Rekinę, szkoda ostatnim. Super. 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 Czy coś za mną było? Ulecz się, dziewczyno. Tak, czas na eksplorowanie teraz jest. Mocniej się nie dało? Zaraz zginę. Ale to wszystko przez tych, co tak we mnie tutaj nawalają. I tam ten ciul idzie. Bo on gdzieś tu idzie na pewno. Wypieprzaj mi stąd, frajerze. Czekajcie, gdzie ja mam teraz wyskoczyć? Na pewno trzeba przeskoczyć. Na pewno nie tak. A nie, spoko. Mieliśmy tu na dół zejść. Boże święty, to było masakryczne. To jest pierwsza brama.
Wychodziłoby na to, że chyba tak. Odtwórz to. Trójca dwukrotnie wysyłała ludzi tropem. To wygląda wyjątkowo dziwnie. Widać tu akcenty scytyjskie, ale wygląda to jak... Nie. Wudu? Co to było? Dobrze, dobrze. Zbierajmy, bo kurde... Masakra. Generale. Stare zapiski. Nie? Nie miałaś w ten sposób zrobić? Przydałby się tutaj... Przydałby się tutaj obozik, nie? W środku takie zabudowania, naprawdę? Omega. Naprawdę są kości zamarzywane. Ja pierniczę. Lara! Lada chwila przebiją się przez lód. Niemożliwe, nie ten. Możemy najwyżej ich opóźnić. Na takiej głębokości już na pewno by nie działała ta krótkofalówka. Nie masz szans. Jakieś źródło musi tam być. Wygląda na to, że droga do centrum miasta jest za tą bramą. Okej. Spoko, mamy ten. Zawiodłem. Mamy obóz. Zobaczmy, coś tam dodało. Nie wiedziałam, czego się spodziewać. W ekwipunku coś, proszę bardzo, wyposażenie. Jest taki... ludzki. Dodatkowy zasobnik na naboje. Duży zasobnik na amunicję do pistoletu. Zgromadził na naftę. Do karabinu. Aż trudno to pojąć. Kurczę, ja tak dużo korzystam z tego, nie? Więc chyba pójdziemy w to, co... Z czego najbardziej korzystam. Jakie cudowne możliwości kryje w sobie boskie źródło. Czy ludzie w końcu poznają prawdziwą naturę duszy? A może dokonają niesamowitego odkrycia naukowego? Rzutnik udoskonalony, spust. Jedno i drugie mi szybko strzelność dodaje. Weźmy to najpierw. Jednak z tego też pistolecika korzystamy sobie, nie? Dobra, ogień lecim na Szczecin. Jasne. Te zabudowania w ogóle, to wszystko, Boże. Ktoś wierzy w ogóle w takie coś? A tak średnio. I pis na wodę, nie? Nieśmiertelni patrolują ulicę. Nie mogą mnie zauważyć. Cholerę znajdziek tutaj mamy. Czy ja wiem, czy się pchać i bić się teraz z nimi, jak będziemy... Muszę się nimi zająć. Jak będziemy może potrzebować ten... A, i takie brzdęk nikogo nie ten, nie zagrowało. Mi nic nie dało.
Gdzieś jeszcze taki dzwonek mamy. Ta rzeźba była podświetlona. Chyba pierwszy raz w życiu użyjemy tego. Aha, czyli jednak. Wykorzystać ich, by zniszczyć bramę. Jezus, jacy oni są wytrzymali, aż mnie to przeraża. W sakwie jest kawałek krzemienia. Ważne. Tam kurczę. Próbują mnie załatwić, tych wieżyczek. O Boże mój! Coś ty zrobiła. Pokazuje nam, żeby iść tam na górę do tego trebusze. No ta. Serio. On tutaj może wyskoczyć. Troszkę się tego obawiam, że zaraz stanę w łeb. O mój Boże! Co to było? Kurde, ja czegoś takiego nie lubię. Nie, ja się z nimi tu nie będę tackał teraz, bo stracę tylko kurde pełna amunicji. Już straciłem przedtem przez nich. Nic mi to nie dało. Muszę mi przeszkadzać, nie? Ała. Raczej tu nie wejdą, nie? Weźmy sobie tą broń. O megy! Jak my mamy tam wejść? Aha, czyli jednak, patrzcie. Czyli jednak trzeba, kurczę. Zabijać wszystkich. Aha. Świetnie.
pieprzę, dziadu. Wiecie, co jest najlepsze? Że z takich, nie wiem, jak oni się nazywają, starożytni, nie wiem, tacy inni, wiecie w sensie, o co chodzi. Wypada z nich amunicja do normalnej broni. Boże, czy oni nie mogli tego inaczej zrobić? Nie wiem, jakoś inaczej. To jest tak nierealistyczne. Gdzie ona teraz spadła? Jeszcze niżej, nie? Ja mam się tam teraz, kurczę, wdrapać. Na tędy da radę? Nie da. Nie chce mi się, kurde, mać od samego początku tu. Gdzie ty skoczyłaś, ty wariatko? No patrzcie, no nie chce mi wyskoczyć. Ej, teraz mi szlak trafi. Kurwy synu, że już tak powiem. Ciulu, nie myty. Normalnie zirytowałbym, zignorowałbym dziada. By mnie tak nie wnerwił. Serio. Serio, teraz mnie zabiją tutaj, tak? Wyłoń mi stąd. No nie mogę z nimi, no nie wyrobię. Też z tego dziada może coś. Cośkolwiek. Cośkolwiek. Skóra, o. Najmniej tyle. Serio, to my możemy gdzieś tutaj na górę wyjść? Nie możemy, musimy tędy, czyli musimy zrobić tak. Coś takiego wytworzyć, o widzicie, czyli jednak warto coś zbierać, nie? Naszyjnik wykonany z bałtyckiego bursztynu. Bałtyckiego bursztynu? Spoko. No mamy się tam dostać. Aha. Oko. Mogę użyć tego, aby wymierzyć trebuszem. Wykonuję ruch. Co się stało? Ktoś właśnie we mnie strzelił. Nie rozumiem, co tu się dzieje.
Specjalnie tak teraz stoję, żeby mnie kurde... Co jest kuźwa? Wytłumaczy mi ktoś, o co tutaj chodzi? Wygląda na to, że mogę wymierzyć go w bramę. No nie, Laro, raczej nie. Bo ktoś kurwa mać we mnie strzela albo coś. Jak tylko dotknę to koło, co jest grane? Patrzcie. Co to niby strzela we mnie? What the fuck? Zaraz to ogarnę, ale kurde, ale wcale mi się to nie podoba. Chyba że gdzieś gościu był zbugowany. Wcale by mnie to nie zdziwiło, jak tutaj nagle jakiś gościu jest na wieży. Na tym trebuszu znaczy. Mogę użyć tego, aby wymierzyć trebuszem. On gdzieś był zbugowany. Muszę wyważyć bramę. Patrzcie, koleś był gdzieś zbugowany i we mnie strzelał. Okej. W bramę. I tutaj. To jest celownik. Dobrze. Teraz muszę wystrzelić. Lewy przycisk myszy. Aha, tak to działa. Trafimy? Czy nie trafimy? Pięknie. Udało się. Okej. Śmiechowo, kurczę, śmiechowo, że ten gościu się tak zbugował bezczelnie. No nie było to fajne. Mongolski tutaj sobie ulepszamy. Warto tutaj pozbierać by było te rzeczy. Ale tak mi się nie chce tych wszystkich budynków przeszukiwać, że masakra. Idziemy dalej.